Teraz pytania do pana, dla pana Przemysława Kluza, tam proszę, jest Przemysława Korcza, bardzo serdecznie przepraszam. Dobry wieczór, Michał Podejma. I mam takie pytanie do pana, jak widzi pan przyszłość Polany Jaszowca oprócz Szczandor? Przyszłość Polany i Jaszowca oprócz Góry Czantori, tak? Proszę państwa, mamy przygotowane też na końcówkę kampanii, dzisiaj to będzie przedstawiane państwu, tak zwany pakiet fan dla młodych. Bo dostrzegamy problem taki, że w Ustroniu ludzie młodzi nie mają gdzie spędzać wolnego czasu. I chcielibyśmy zaproponować dla ludzi młodych właśnie w dzielnicy Polana lub Jaszowiec, być może Jaszowiec, takie centrum dla ludzi młodych, gdzie byłby roller park do jeżdżenia na Wrotkach, który w zimie mógłby być lodowiskiem. Oprócz tego ściana wspinaczkowa, nie ścianka, tylko ściana wspinaczkowa, ponieważ ja całe swoje młode życie wspinałem się czynnie. Byłem członkiem Polskiego Związku Alpinizmu i gdzieś to tam we mnie siedzi. Mam szerokie kontakty z firmami francuskimi na przykład, które takie ścianki montują za darmo w ramach fundacji. Więc proszę państwa, tam kręgielnia, tam nawet dyskoteki dla ludzi młodych. Ja nie mówię jakieś huczne, prawda, ale takie miejsca spotkań. I to musiałoby być, proszę państwa, bardzo tanie, niektóre usługi darmowe wręcz. I bardzo dobrze musiałaby tam być rozwinięta infrastruktura, proszę państwa, jeśli chodzi o internet. To mówię o jednej rzeczy, o której myślimy tam, prawda? Niekoniecznie w tym miejscu konkretnym Polana Jaszowiec, czy tu, ale w ramach tej dzielnicy. Natomiast ja nie ukrywam, że na przykład basen by mi się tam bardzo podobał w tym miejscu, ponieważ mamy Górę Czantorię, a oprócz tego mógłby ktoś w zimie po zjeżdżaniu na nartach pójść na basen. Mogłoby tam powstać takie centrum rekreacyjne w widłach tych dwóch dróg. Ja wiem, że sprawy gruntowe, własnościowe, nie ma rzeczy nie do przejścia. Więc tak bym uatrakcyjnił tamto miejsce. Natomiast tam brakuje podstawowej infrastruktury, proszę pana. Tam nie ma toalet. Dworzec kolejowy się sypie. Wisła bardzo ładnie teraz dworzec swój remontuje. I proszę państwa, dla Polany Jaszowca i dla Ustronia jeszcze jedno rozwiązanie, szynobus. Jeden skład kosztuje 600 tysięcy, można na niego dostać dofinansowanie. I razem z Wisłą i ze Skoczowem mógłby on razem kursować, odciążyć nam trochę ruch, skomunikować Polanę Jaszowiec z centrum i być uatrakcyjnieniem dla naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.